korkowaty dzień świąteczny! Mam nadzieję, że spędzacie go przyjemnie i że poza pysznościami, które na pewno jecie, to również byliście dziś na spacerku i poczytaliście trochę, tak jak ja. A ja dzisiaj z tej niezwykłej świątecznej okazji mam dla was opowieść specjalną. Będzie to historia prawdziwa o tym, skąd w ogóle wzięły się pisanki. Wiecie, co to są pisanki? A robicie je czasem? No, ja może nie maluję pisanek, ale za to znam historię, skąd się one w ogóle wzięły i dzisiaj wam właśnie opowiem. O lisku, malarzu i pisankach. Dawno, dawno, dawno temu, jeszcze przed wynalezieniem pisanek, oczywiście, był sobie pewien lisek, który pewnego dnia znalazł w lesie porzucone farby. Bardzo mu się one spodobały i od razu zaczął malowanie. Malował po wszystkim. Po drzewach, po kamieniach, po liściach. Nie oszczędził nawet skorupy starego żółwia, który zanim doszedł z domu do pracy, już miał wymalowaną na swojej skorupie całą mapę lasu, żeby się nie gubił. Lisek był bardzo zdolny i wszyscy mieszkańcy lasu bardzo doceniali jego dzieła. Tak bardzo je doceniali, że zachęcali go, żeby więcej już w lesie nie malował, tylko poszedł hen do wiosek pobliskich, żeby jego artyzm i talent poznali także inni. I lisek tak zrobił. Wiecie dobrze, zapewne, że liski lubią odwiedzać kurniki. No i rozmawiać z kurami, zabierać je na przechadzkę i tak dalej, i tak dalej. A często również zabierają na spacerek małe jajka. No więc lisek również chodził do kurników okolicznych, a że miał ze sobą farby, no to zaczął jajka malować. Domalowywał im uśmiechy, albo wąsy i zeza, albo malował różnego rodzaju szlaczki, ciapki i inne takie. Robił to głównie dlatego, że jak kura nie spojrzała, kiedy on malował, to potem nie poznawała, że to jej jajko, i jakoś tak strasznie nie kotkotała, kiedy lisek chciał je zabierać na przechadzkę. Ale jego dzieła zobaczyli również ludzie. I nie wiedzieć czemu, strasznie się rozzłościli. Zaczęli krzyczeć, że niszczy jajko, że mógłby już je sobie kraść. Bardzo brzydkie posądzenie, ale po co je paćka? Równie brzydkie posądzenie, jakie paćka nie, to była sztuka. I tak dalej, i tak dalej. Już stawiali na lisa pułapki, już mu chcieli siłą farby odebrać. Ale wmieszały się dzieci, które najczęściej są mądrzejsze od dorosłych. Tak im się spodobały te kolorowe jajka, że same zaczęły je malować. A ponieważ lisek te farby znalazł jakoś w okolicy Wielkanocy i wtedy zaczął swoje malunkowe działanie, to tak się przyjęło, że na Wielkanoc wszyscy zaczęli malować jajeczka. I dzięki liskowi artyście i mądrym dzieciom mamy teraz pisanki, kraszanki i inne malowane jajeczka. Koniec! A morał z tego taki, że kiedy jesteś artystą, to często ludzie nie rozumieją. Tak. I drugi morał? Zawsze słuchaj dzieci. No. Więc mam nadzieję, że ta bajeczka wam się podobała i zapamiętacie ją dobrze. I jak się pani w szkole spyta, skąd się wzięły pisanki, to teraz już będziecie wiedzieć, że to lisek artysta. Je zrobił. Tak.
Życzę wam bardzo, bardzo udanych świąt. Pamiętajcie, nie przejadajcie się, bo chociaż te wszystkie smakołyki są takie przepyszne i same pchają się do brzuszka, to trzeba umieć powiedzieć im nie i pójść na spacer albo przeczytać jakąś bajkę. O, jeden kawałek serniczka i bajka, jeden kawałek babki i spacer, jeden kawałek mazurka i można się przespać. O, a nie tak kilka naraz. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnych lisich bajeczkach. Pa! Ale się objadłem. Przez tydzień nic już nie wcisnę. Trochę sernika zostało, chcesz? O! Nie, bierzemy siebie.